W niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą ojcu Marianowi Żelazkowi. Ksiądz, urodzony w Wielkopolsce, dwukrotnie znalazł się więziony w tym straszliwym obozie, a wcześniej był osadzony w Forcie 7 w Poznaniu. To jest też ten widomy ślad upamiętniający w ten symboliczny sposób. Z jednej strony ponad 40 tysięcy ofiar i więźniów, które tutaj cierpiały w tym miejscu. To była przecież największa grupa narodowościowa więźniów osadzonych, ponad 40 tysięcy i ponad 1700 kapłanów, którzy tutaj również cierpieli w tej grupie 2,5 tysiąca duchownych z różnych narodów, z różnych krajów europejskich. Będąc tutaj, też ten element polskości wznosimy, pokazujemy. Pokazujemy też, że ciągle pamiętamy. To jest bardzo ważny element tego szlaku pokoleń, który mamy do wypełnienia i tego zobowiązania wobec tych, którzy tutaj cierpieli. Po wojnie ojciec Żelazek poświęcił swoje życie, niosąc pomoc innym. Tablica informuje zwiedzających w języku polskim i angielskim o wielkim Polaku, który słynął z przekonania, że nie jest trudno być dobrym, trzeba tylko chcieć. Te słowa wyryte na tablicy stanowią piękne przypomnienie o wartościach, którymi kierował się ojciec Marian Żelazek. Planowaliśmy odsłonięcie tablicy już praktycznie od 4 lat. Było to przesuwane z powodów pandemii, z powodów organizacyjnych, z powodów terminowych, z powodów niemożności uzgodnienia wszystkich terminów, bo to jednak kilka stron uczestniczyło w uzgodnieniach. No ale w końcu wszystko się udało i wydaje mi się, ze znakomitym rezultatem, w sposób niezwykle godny upamiętniliśmy pamięć księdza Mariana Żelazka tutaj na terenie Dachau. Także ja jestem bardzo szczęśliwy. Wy i wszystkie osoby, które uczestniczyły w przygotowaniach i uczestniczyły już w efekcie końcowym, czyli w dzisiejszych uroczystościach, możemy sobie pogratulować i podziękować, że pamięć takiego człowieka została w ten sposób upamiętniona. Ojciec Marian Żelazek urodził się w Palędziu, w gminie Dopiewo. Jego życie zmieniło się dramatycznie podczas II wojny światowej, kiedy to został aresztowany przez Gestapo. Przeżył piekło obozów Fort 7, Gusen i Dachau. Po wojnie wyjechał do Indii, gdzie poświęcił swoje życie pracy wśród trędowatych. Zbudował dla nich szpital i szkołę oraz dbał o ich godność i powrót do normalnego życia. Bardzo się cieszymy, że doszło do tego momentu, że to upamiętnienie dotyczącego polskiego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau już jest na stałe tutaj w tym Muzeum Miejscu Pamięci Dachau i pozwoli to kolejnym odwiedzającym zapoznać się, ponieważ wersja tablicy jest również w angielskim języku, z postacią i z tym, że ktoś taki tutaj był. Być może część osób dowie się czegoś więcej i sięgnie po więcej informacji, bo była to postać wyjątkowa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni, też wzruszeni i to też widać po rodzinach ofiar, które są z nami, no ale również my, urzędnicy, historycy, jesteśmy też bardzo szczęśliwi, że udało nam się do tego doprowadzić. Jego poświęcenie i oddanie wobec innych zostało powszechnie docenione, a za swoje zasługi był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Ojciec Marian Żelazek pozostawił niezatarte piętno na kartach historii i będzie na zawsze pamiętany jako wyjątkowy człowiek, który poświęcił się dla dobra innych. Obóz koncentracyjny w Dachau był pierwszym obozem założonym przez Niemców. Powstał w marcu 1933 roku. Został założony po to, żeby eksterminować i zwalczać przeciwników politycznych, głównie z terenu Niemiec, a także mniejszości seksualne i religijne. Z czasem system, który powstał w Dachau, został przeniesiony na wszystkie inne obozy koncentracyjne. Jego twórcą był Theodor Eicke i tak jak tutaj w Dachau, który był obozem wzorcowym, później Niemcy tworzyli wszystkie inne obozy koncentracyjne. Ogromne sekowanie nas, Polaków, tą traumą tego numeru na przedramieniu okazało się silniejsze i po wielu latach poszukiwań mojego dziadka i jego losów podczas II wojny światowej i odnalezieniu zdecydowałam, że trzeba się podzielić również z innymi polskimi rodzinami, aby im ułatwić przede wszystkim tą drogę ku prawdzie, bo niestety okazało się podczas mojej drogi, że
Niemcy oszukali, okłamali nas podwójnie, nie dosyć, że odebrali nam naszych przodków, to jeszcze sfałszowali dokumenty i ja tego doświadczyłam, a poprzez tą drogę oczekiwania innych rodzin również doświadczyliśmy tych samych przeżyć. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.